Jakie nastroje panują w drużynie po tej pierwszej porażce? Myślę, że nie jest to gdzieś tam łatwe przełknąć na początku taką porażkę, ale na pewno chyba to tylko wzbudziło naszą motywację i chęć szybkiego pokazania, że to tylko wypadek przy pracy i już na coś takiego nie będziemy mogły sobie pozwolić. Czyli rozumiem, że wasza pewność siebie po tym starciu nie ucierpiała, tylko wyciągnęłyście wnioski i wróciliście mocniejsze. Tak, myślę, że o to w tym chodzi, żeby tutaj się nie załamać, tylko wyciągać wnioski, zobaczyć, gdzie się błędy popełniło i nie popełniać ich już następnym razem. Przed wami kolejny mecz, to mecz z bardzo trudnym rywalem. I jakie nastroje towarzyszą wam związane właśnie z tym najbliższym spotkaniem? Zapominając, co się stało w Kobierzycach, od razu po meczu, rozpoczął się mecz już kolejny z Zagłębiem. I to nas napawa na pewno dłużej walki. Zdajemy sobie sprawę, jakimi walorami też Zagłębie dysponuje. Jest to bardzo mocny przeciwnik, dużo mocniejszy, z którym do tej pory się zmierzałyśmy. Także wiemy, że tutaj będzie ciężki bój, ciężkie spotkanie. Na pewno zrobimy wszystko, żeby 3 punkty zostały w Lublinie i myślę, że to nawet jest mecz za więcej niż 3 punkty. Starcia zespołów z Lublina i Lubina elektryzują fanów piłki ręcznej w całej Polsce. Dla ciebie to będzie debiut w tym starciu, właśnie Lubin-Lublin. Jest trema? Myślę, że jeszcze nie ma takiej tremy. Na pewno będzie to takie inne spotkanie. Będzie na pewno, liczymy tutaj na pewno na duży doping kibiców, żeby nam to pomogło i żeby zespół tutaj z Lubina nie wywiózł 3 punktów. Tutaj musimy pracować bardzo mocno nad koncentracją i nad schematami, które ciągle na treningach szlifujemy i konsekwencją i stabilizacją naszej formy, bo nasza forma jest bardzo dobra, bardzo wysoka i obyśmy podtrzymały od pierwszej minuty do ostatniej, a będę spokojny o wynik. Tak jak powiedziałaś, w zespole jest dużo zmian, to jest zupełnie inna drużyna niż w poprzednim sezonie, ale na pewno jest w zespole jakaś taka chęć odegrania się miedziowym za ten poprzedni sezon. Myślę, że to jest indywidualność i całość, ponieważ każda z nas indywidualnie też w innych zespołach gra przeciwko Zagłębiu i ma pewnie jakieś swoje rachunki do wyprostowania. Natomiast jako zespół chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i pokazać swoją własną grę, a nie kierować się tym, jak gra Zagłębie. Bo Zagłębie gra naprawdę fajną piłkę ręczną i mam nadzieję, że na tle tej drużyny pokażemy swoją własną wartość. Wasze rywalki idą przez rozgrywki, można powiedzieć, jak burza. Czujecie, że zdołacie zatrzymać tą ich zwycięską serię? Myślę, że kiedy nie przerwać takiej zwycięskiej pasy, jak nie tutaj w hali Globus. Mhm. Lubelscy kibice z pewnością liczą na to, że odegracie się miedziowym za ten ubiegły sezon. Jest w was też taka sportowa złość i motywacja do tego, żeby trochę utrzeć nosa mistrzyniom Polski? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to działa tylko motywująco na nas, żeby właśnie utrzeć nosa i nie dopuścić tutaj do innego wyniku niż wygrane. Tak jak mówisz, najważniejsze jest to, w jaki sposób wy podejdziecie do tego spotkania, jak wy będziecie grały, ale na pewno obserwujecie poczynania rywalek i czujecie, że jesteście w stanie je w tym sezonie zatrzymać? Daj Panie Boże, jak mówię, że jeśli utrzymamy tą dyscyplinę, którą straciłyśmy niestety w Kobierzycach, niestety to jest taki nasz dobry materiał, jak powiedziała Monika Marzec, i jeśli wyciągniemy z tego naprawdę konkretne wnioski i dotrwamy od pierwszej minuty do ostatniej i pociągniemy tą koncentrację, to naprawdę będę spokojna w wynik. Na to liczymy, żeby był on pozytywny. Trzymamy kciuki. Dzięki. Dzięki.